Drogie panie, czy to jest moralne, czy to jest właściwe, czy to jest dobre manipulować facetem? Przecież facet jest to dojrzały, dorosły człowiek i on sam powinien dobrze wiedzieć, co należy robić, a czego nie. I takiemu facetowi nie powinno się setki razy powtarzać, co on ma robić. On to powinien sam wiedzieć, prawda? No, teoretycznie, ale ten świat nie jest tak stworzony. I ten facet genetycznie nie dostał tej wiedzy, jak się ma zachowywać. I czasami dobrze jest tym facetem trochę pokierować. Podobnie jak samochód. Jak samochodem. Wsiadasz do samochodu, dobrze jest od czasu do czasu złapać tę kierownicę i pokierować tym samochodem, żeby pojechał we właściwym kierunku, a nie tylko i wyłącznie przed siebie. Jak jest zakręt, to zakręcić. Jak jest prosta, to prosto. I podobnie jest z facetem. Uważam, że mądra kobieta jest jak mądry kierowca. Od czasu do czasu tym facetem trochę kieruje. Nie należy tego robić zbyt gwałtownie, żeby nie wpadł w poślizg. Uważam, że to jest jedna z podstawowych zasad. Nic zbyt gwałtownie, natomiast łagodnie, ale stanowczo. To znaczy, facet jest to takie stworzenie, które uwielbia być manipulowane, uwielbia być kierowane, jeżeli to jest robione łagodnie, z uśmiechem i w taki sposób, żeby on z tego miał przyjemność. A wtedy można wszystko osiągnąć. I dlatego informuję was, drogie panie, święte przekonanie większości kobiet w tym kraju, że po pierwsze facetem nie należy manipulować, a po drugie to należy powiedzieć to jasno, w sposób zrozumiały i to taki, żeby facet raz na zawsze zapamiętał, że tak się nie zachowuje. Kochane, facet jedyne co z tego zrozumie, to zrozumie, że odbiło wam i dlatego proponuję podejść do faceta w sposób zupełnie inny. Na przykład jak do małego dziecka lub do małego pieska. Łagodnie, acz stanowczo, natomiast zawsze głaszcząc, dużo głaszcząc i mówić dużo, mówiąc dużo mądrych słów w rodzaju: jaki ty jesteś mądry, Boże, jak ty to świetnie sobie wyobraziłeś, Boże, jak ty to świetnie zaplanowałeś, jak ty to świetnie zrobiłeś. I po czymś takim facet, jeżeli rzeczywiście zrobił to świetnie, jest zadowolony. A jeżeli zrobił coś krytyńsko, głupio, to mu wraca rozum, kochane. Dlatego chwalcie facetów, bo albo będą zachwyceni, albo im wróci rozum.